Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Przepraszamy za małe spóźnienie. Szanowni Państwo, dzisiaj konferencja poświęcona temu, co można powiedzieć, co powiedział wczoraj podczas konferencji prasowej i co zapowiedział pan minister Nowak, mówiąc o zagrożonym projekcie budowy kolei dużych prędkości. Szanowni Państwo, w 2008 roku w grudniu Rada Ministrów przyjęła uchwałę mówiącą o programie budowy kolei dużych prędkości. Ówczesny rząd i premier Donald Tusk zapowiedział, że będzie bezpośrednio nadzorował ten cały projekt pan minister Cezary Grabarczyk. Pan minister Cezary Grabarczyk zapowiedział, że budowa kolei dużych prędkości ruszy najdalej w 2011 roku, a więc w tym roku, i zostanie zakończona do 2020 roku. Przypomnę, chodzi o tak zwany Y z Warszawy przez Łódź do Wrocławia i Poznania. 35 minut miał pociąg jechać do Łodzi i około godziny 40 z Warszawy do Poznania i około godziny 35 do Poznania. Okazuje się, że z tych zapowiedzi jeszcze sprzed miesiąca nic nie pozostaje. Pan minister Nowak mówi, że nie ma możliwości i nie ma szans, aby budowa tego kolei dużych prędkości była rozpoczęta do 2030 roku. Do 2030 roku. Co to oznacza? No, krótko mówiąc, Platforma Obywatelska oszukała po raz kolejny Polaków, mówiąc przed wyborami o budowie kolei dużych prędkości. Mało tego, pan minister Grabarczyk pozwolił sobie nawet dwa miesiące temu powiedzieć, jakie będą ceny biletów, że emeryci będą mogli jeździć nawet za 30 zł w godzinach od 11 do 13. Skąd miał takiej wiadomości? Szanowni Państwo, temat jest bardzo poważny, ponieważ w Łodzi parę dni temu zamknięto dworzec i w Łodzi właśnie koncepcja budowy dworca 16 metrów pod ziemią była po to, aby połączyć tym tunelem właśnie z jednej strony połączyć się z Warszawą, z drugiej strony z Poznaniem i Wrocławiem. W tym momencie budowa dworca podziemnego 16 metrów pod ziemią za około 1 800 000 000 staje pod znakiem zapytania. Po cóż budować dworzec, skoro nie wiadomo, czy te tunele w ogóle zostaną wybudowane. Pan minister Nowak, wypowiadając te słowa, powinien wziąć pod uwagę również to, jakie koszty już poniosły samorządy i jakie duże inwestycje realizują. Ogromnymi kosztami, bo również miasto Łódź zapożyczyło się, aby tę inwestycję zrobić i aby ten dworzec podziemny wybudować. Dlatego też podczas debaty i na to expose zadaliśmy jako Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej pytanie, co dalej z budową kolei dużych prędkości, czy jest zagrożona. Wiedzieliśmy, że pan minister Nowak jeszcze nie mógł wtedy odpowiedzieć, bo nie był przygotowany, ale też od razu następnego dnia na konferencji prasowej poprosiliśmy, aby rząd poinformował o zagrożonych inwestycjach drogowych i kolejowych, tak aby po wyborach powiedzieć, które są zagrożone i które nie będą zrealizowane. Ten wniosek został złożony. Na prezydium i na konwencie podjęto decyzję, że Sejm tym jednak się nie zajmie, ale na naszą prośbę i kolejny wniosek zostało pani marszałek skierowała to do Komisji Infrastruktury i komisja w najbliższym czasie ma się tym zająć. Wnioskujemy i żądamy od pana ministra Nowaka, albo niech wycofa się z zapowiedzianych, z tego co powiedział wczoraj, albo też niech powie, jaka jest prawda, bo być może od samego początku byliśmy łudzeni, że ten wielki projekt miał być realizowany, a nigdy po prostu na niego nie było pieniędzy. Są dwie możliwości, bo cóż innego się zmieniło i cóż się stało w ciągu dwóch tygodni, że ten projekt został zagrożony i nie zostanie zrealizowany. To dotyka setek tysięcy osób w Polsce, bo to dotyka również mieszkańców Poznania i całej aglomeracji Wielkopolski, również Wrocławia i aglomeracji oczywiście centralnej Polski. I to również stawia pod znakiem zapytania budowę Centralnego Portu Lotniczego, jak dzisiaj się dowiedzieliśmy. Wiceminister, podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu również mówi, że zagrożona jest budowa Centralnego Portu Lotniczego. Więc pytań mnóstwo. Po raz kolejny wydaje się, że zostaliśmy oszukani i chcemy się dowiedzieć, czy oszukiwał minister Cezary Grabarczyk, mówiąc już nawet o cenach biletów,
czy też minister Nowak szuka oszczędności, chce zabrać z tego jedynego, jak się okazało, jedynego porządnego projektu nowoczesnej kolei, szybkiej kolei z Warszawy przez Łódź do Poznania i Wrocławia. Bogusław Liberacki, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Nawiązując do tego elementu, panie i panowie, mamy następującą sytuację. Ta szybka kolej, ponad 500 kilometrów torów, kosztowałaby nas około 40 miliardów złotych w budowie. Za 40 miliardów złotych możemy zmodernizować 8 tysięcy kilometrów linii kolejowych, gdzie będziemy jeździć z prędkością 120, a na wielu 160 kilometrów na godzinę i niezawodnie, nie będą się wykolejać pociągi. Mamy do wyboru albo 8 tysięcy i postawić transport kolejowy, albo nic na dotychczasowe i wszystko na 500 kilometrów. Z tego punktu widzenia odnoszę wrażenie, że pan minister Nowak podjął męską, ekonomicznie zdrową decyzją. Dlaczego? Otóż gdybyśmy jechali godzinę 35 minut do Poznania, dzisiaj jedziemy niespełna 3 godziny. Wtedy jechalibyśmy tą koleją dużej prędkości za około 500 zł, dzisiaj za 130. Czy zaoszczędzona godzina i 20 minut jest warta 350-400 zł? Nie. Nie jest warta. Czy należy zaniedbać całą sieć kolejową? Nie, nie należy zaniedbywać sieci kolejowej. Natomiast byliśmy zdania i jesteśmy, że należy myśleć o kolejach dużych prędkości w Polsce w kontekście europejskim. Mianowicie powinniśmy w czasie prezydencji, takie składaliśmy propozycje, przedłożyć celowość rozpoczęcia studiów nad pociągiem dużej prędkości Moskwa, Mińsk, Warszawa, Berlin z podłączeniem potem do Paryża i dalej w sieć zachodnioeuropejską. Jako przedsięwzięcie dzielone między Unię Europejską, poszczególne koleje wchodzące w skład oraz koleje niemieckie. Czyli tereny rezerwować, o kolejach dużej prędkości myśleć jako alternatywie dla transportu lotniczego w skali kontynentalnej. Pamiętajmy, eksplozja wulkanu nad Islandią, słynny nie ze złej pamięci kwiecień, gdzie samoloty po prostu nie latały. Nie było alternatywy. Kolej nie stanowi alternatywy. Taką alternatywę trzeba dać. Kolej dużej prędkości mogła być taką alternatywą. Czyli zakończył się okres iluzji. Zostają tylko dwa pytania. Po pierwsze, ile kosztowało już wykonywanie i przygotowanie prac, o którym mówił pan poseł Joński? I kto poniesie konsekwencje tego? Dwa, ile kosztowało dotychczas biuro kolei, studiów i przygotowań kolei dużych prędkości, które działało przy polskich liniach kolejowych? To były dziesiątki milionów. One weszły w cenę opłaty za dostęp do torów. I kto te konsekwencje także poniesie? Chcielibyśmy, żeby wobec tego nowy minister, do którego z uznaniem się odnosimy za tę decyzję, zechciał przedstawić stosowne wyliczenia. No i jaki będzie ciąg dalszy. Dziękuję.